szczęśliwi, że na tak trudnym terenie i z takim zespołem jak Koniczanka udało nam się zdobyć dzisiaj 3 punkty. Widzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Niemniej jednak byliśmy bardzo podrażnieni po nieudanym meczu z Mielcem. Stąd pojechaliśmy nagrać o pełną pulę. Oczywiście mieliśmy całkiem inny plan niż Chojnice i optycznie na pewno Chojniczanka miała dużo więcej z gry. Prowadziła tą grę, myślę, że więcej sytuacji nawet do zdobycia bramek. Natomiast my byliśmy bardzo skoncentrowani skutecznie. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to do 40 minuty uważam, że zagraliśmy za pasywnie. Zbyt mało mieliśmy odbioru, zbyt mało utrzymywaliśmy się przy piłce. Natomiast ta 42 minuta i później 44, gdzie Gonczarz mógł jeszcze zdobyć drugą bramkę przed przerwą, być może ustawiłoby losy tego spotkania. Druga połowa bardzo nerwowa momentami, bo Chojniczanka, tak jak mówiłem, ma bardzo doświadczony zespół i kontrolowała większość tego spotkania. Natomiast my bardzo mądrześmy się bronili. Plan był taki, żeby poczekać na swoją szansę i w ostatnich minutach tą szansę byśmy wykorzystali. Gratuluję swojemu zespołowi za realizację zadań i za to, że byliśmy bardzo, powtarzam to, bardzo dzisiaj skuteczni. Dziękuję. No tak jak tutaj Jacek powiedział, w piłce liczy się skuteczność. Katowice były skuteczniejsze. Nam tej skuteczności zabrakło. Na pewno tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa na piłkarzy, jeśli chodzi o to wszystko, co związane z planem taktycznym, z założeniami. No ale trzeba mieć pretensje i pretensje może to złe słowo, ale na pewno trzeba się pochylić nad tym, że nie jesteśmy skuteczni i nie potrafimy zdobyć tej bramki i skierować tej piłki do siatki w jakikolwiek sposób. Tak jak powiedziałem, w piłce powtarzamy to często na odprawach, na rozmowach. Najważniejsza jest skuteczność. Skuteczność w obronie. Zespół przeciwny był skuteczny, bo nie stracił bramki, a w ataku nam z kolei tej skuteczności zabrakło, bo nie zdobyliśmy bramki, a zespół przeciwny był skuteczniejszy, bo zdobył bramkę. Cała prawda o tym meczu. Wygrał zespół skuteczniejszy. Dziękuję.